Cześć, witamy w kolejnym odcinku Audi Q5 2017 roku. Powiedz Michał, co tutaj będziemy robić? Na co to auto przyjechało i trafiło do nas? Na wyciek oleju ze skrzyni automatycznej. Tutaj widać. No, wyciek będzie raczej z miski, chociaż to standardowa usterka w tych skrzyniach, to jest wyciek z wtyczki. Pokażemy, gdzie jest ta wtyczka. Tu mamy wtyczkę. Ale z tego co widzę, to tam akurat jest sucho. Tutaj tylko napomknę, że 2 tygodnie temu był właściciel samochodu u nas. Zmyliśmy tutaj wszystko, bo tutaj było trochę bardziej zalane. Zmyliśmy wszystko w celu wykluczenia innych wycieków. No i faktycznie, tak jak przypuszczaliśmy, jest tutaj na łączeniu miski z skrzynią wyciek w dół cały, tak? Tu wszędzie o. Cała misa jest dookoła. Cała misa jest mokra. Tutaj też widać zresztą dobrze, że jest mokre. To świecące wszystko to jest olej. Nie jest to jakiś wyciek może bardzo duży, tak? Bo za 2 tygodnie pojawiło się tyle tego oleju. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest. A przy okazji tej wymiany wymienimy od razu filtry, tak? Tak, wymieniamy filtry i uszczelnimy właśnie tą wtyczkę, żeby w przyszłości się nie rozciekła. Tak. No i wymienimy olej oczywiście od razu. Tutaj można kupić samą uszczelkę, natomiast tutaj z Twojego doświadczenia mówiłeś, że bardzo często te miski plastikowe... No odkształcają się już. Od temperatury, tak. I tutaj zamówiliśmy oryginalną miskę w serwisie, uszczelkę, zestaw filtrów i co jeszcze? I jakąś rurkę mówiłeś. Tak, taka rurka, która łączy miskę z chłodnicą. Tu jest w środku taka podwójna rurka. Ją zamówiliśmy. Jeszcze też trzeba będzie zamówić tutaj uszczelniacz na przystawkę. Bo już też się pojawił wyciek. Tutaj nawet widać krople. Tak, widać. No jest kropla. Ale to już w przyszłości, bo teraz jej nie ma. Dobra, no to co? No to czekamy na części i zaraz wam pokażemy, co przyszło do tej naprawy. To będziesz miał nasmarowane pachy. A patrz. To zrobiło brzdęk. A to już inaczej to zrobili. To coś było brzdęk takie. To mogło być inaczej. Czyli teraz mamy zdemontowane całą mechatronikę, tak? Tak. I w tej mechatronice mamy 3 filtry. Tak, tutaj przyszły. Już na jednym filmie widzieliście, jak Tomek to wymieniał. Tutaj mamy 1 filtr. Tutaj mamy 2, ten co właśnie teraz Michał go demontuje. I tutaj pod tą obudową jest 3 filterek. Tutaj mamy tą rurkę, tak, co tak. Wcześniej mówiliśmy, co łączy chłodniczkę, tak? I tutaj mamy miskę oryginalną i korek. Zobaczymy, jak wyglądał filterek od środka. Zobaczymy tam coś czy nic? No, raczej nie. Bardziej zobaczymy coś w tych, tak? W tych dwóch. Tutaj one są nie wkręcane, tylko przykręcane na 3 śrubki. Thank you.
Ten już jest chyba bardziej niezanieczyszczony. No, do najczystszych nie należy. A i być miał ten? By się nie lało tak mocno. Co, chcesz go teraz powiedzieć? No, między tymi coś widać. Chyba nie. Wszystko w oleju, to tak nie zobaczysz. Nie zobaczymy. No ale od nowości raczej chyba nie były wymieniane jeszcze. No raczej na pewno nie. Już ci powiem. Według daty 14 rok. Nie wiem, czy a auto jest 17. Chyba, że co, czekaj. Nie, z 15 jest chyba. 15? Chyba nie. Chyba tak. Poczekaj, muszę się przetrzeć. Nie, 16 rok. 16, no. Czyli część mogła być też założona, która leżała na magazynie, bo wcześniej została wyprodukowana, nie? No, przeważnie zawsze jest taka tendencja, data, że data w, rok wstecz. Co do produkcji samochodu. Czyli co, my odkręcamy ostatnią... Zamontujemy sobie nowy teraz. Tak, od razu. Od razu będziemy to montować. Wylejemy cały ten olej z tej mechatroniki, tak, żeby wszędzie było maksymalnie, maksymalnie nowy olej i po kolei będziemy składać. Tutaj mamy zdemontowany komplet trzech filtrów. Tu jest trzeci. Tutaj widzicie, są te magnesiki, co wychwytują zanieczyszczenia eksploatacyjne skrzyni. Tu jest ta miska, co mówiliśmy, że na tych powierzchniach lubi się odkształcać pod wpływem temperatury. Dlatego też jest założona nowa, nowe filtry i zalejemy nowym olejem. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.